W tym nagraniu zastanowimy się, jak zmieniają się niektóre właściwości atomów pierwiastków chemicznych w zależności od ich położenia w układzie okresowym pierwiastków. Omówimy takie zagadnienia jak elektrojemność, energia jonizacji, promień atomowy i promień jonowy, powinowactwo elektronowe. Nasze rozważania zaczniemy od przybliżenia sobie prawa Coulomba. Zgodnie z tym prawem, siła oddziaływania dwóch naładowanych indywiduów. Jest wprost proporcjonalna do iloczynu ładunków tych indywiduów i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi. Kiedy rozważymy to zagadnienie w odniesieniu do atomów, to jednym z owych indywiduów może być dodatnio naładowane jądro, zawierające w sobie protony. Więc jako Q1 można oznaczyć efektywny ładunek jądra. Natomiast drugim indywiduum może być ujemnie naładowany elektron. A Q2 oznaczać będzie wtedy ładunek tegoż elektronu. Aby zrozumieć panujące trendy w układzie okresowym pierwiastków, należy rozważyć oddziaływanie jądra z najbardziej zewnętrznymi elektronami atomu danego pierwiastka chemicznego. Tymi zewnętrznymi elektronami są tak zwane elektrony walencyjne. To właśnie elektrony walencyjne odpowiedzialne są za reaktywność poszczególnych atomów pierwiastków chemicznych. W takim razie, myśląc o odległości między protonem a elektronem, rozważać będziemy odległość między jądrem atomowym a elektronami znajdującymi się na ostatniej zapełnionej powłoce elektronowej. Efektywny ładunek jądra to taki ładunek, który, kolokwialnie mówiąc, rzeczywiście odczuwa dany elektron w danym atomie wieloelektronowym. Na efektywny ładunek jądra składa się to, jaki ma ono ładunek a to jest tożsame z liczbą protonów zawartych w jądrze atomowym. A o tym z kolei, ile wynosi ta liczba, mówi liczba porządkowa, która jest wielkością indywidualną dla każdego pierwiastka chemicznego i wpływa na położenie tego pierwiastka w układzie okresowym pierwiastków. Poza rzeczywistym ładunkiem jądra, na efektywny ładunek jądra ma również wpływ tak zwany efekt ekranowania elektronów z obsadzonych powłok elektronowych, znajdujących się bliżej jądra atomowego niż powłoka elektronowa, na której obsadzony jest rozpatrowany elektron. Efekt ekranujący ujemnie naładowanych elektronów Uniemożliwia elektronom o wyższej energii doświadczenia pełnego ładunku jądra z powodu odpychającego efektu oddziaływań elektron-elektron, które to oddziaływania powstają pomiędzy analizowanym elektronem a elektronami tzw. warstwy wewnętrznej. Podsumowując, efektywny ładunek jądra jest różnicą pomiędzy rzeczywistym ładunkiem jądra, który jest równy liczbie atomowej, i efektem ekranowania. To jak dokładnie wyliczyć efekt ekranowania jest dość skomplikowane i nie będziemy się teraz tym zajmować. Jednak w przybliżeniu można przyjąć, że efekt ekranowania jest równy liczbie elektronów znajdujących się w rdzeniu atomowym. Przypomnę, że rdzeń atomowy to jądro atomowe i elektrony atomu danego pierwiastka chemicznego z pominięciem jego elektronów walencyjnych. Rozważmy przykładowy pierwiastek, który znajduje się na przykład w trzecim okresie układu okresowego pierwiastków. Mamy jądro atomowe, w którym zawarte są protony. To jądro od elektronów walencyjnych odseparowane jest elektronami, które znajdują się w rdzeniu atomu. Mamy tu elektrony pierwszej powłoki, a następnie elektrony drugiej powłoki elektronowej, a dopiero na trzeciej powłoce elektronowej znajdują się elektrony walencyjne. Elektrony walencyjne z racji ujemnego ładunku będą przyciągane przez dodatnio naładowane protony znajdujące się w jądrze atomowym, ale będą one również odpychane przez ujemnie naładowane elektrony rdzenia atomowego. Zastanówmy się, jak zmienia się efektywny ładunek w grupie, w układzie okresowym pierwiastków chemicznych. Przeanalizujmy tę zmianę w pierwszej grupie układu okresowego pierwiastków chemicznych. Atom wodoru poza elektronem walencyjnym nie posiada innych elektronów. Liczba atomowa dla atomu wodoru wynosi 1. W jądrze atomowym atomu wodoru znajduje się tylko jeden proton. 1 0 daje nam 1, a więc efektywny ładunek jądra atomu wodoru wynosi około 1. Przejdźmy do kolejnego atomu w pierwszej grupie układu okresowego pierwiastków. Mamy tu atom litu. Liczba atomowa litu to 3. Od tego odejmujemy dwa elektrony rdzenia atomowego. Efektywny ładunek ponownie wynosi około 1. Z racji, że litowce mają tylko jeden elektron walencyjny, to wszystkie będą miały efektywny ładunek mniej więcej wynoszący 1. Tak naprawdę, to im dalej od jądra atomowego znajduje się elektron walencyjny, tym bardziej jest on od tego jądra ekranowany, więc efektywny ładunek nieznacznie maleje w dół grupy. Czego nie jesteśmy w stanie teraz wykazać, gdyż w naszych rozważaniach stosujemy przybliżenia. Dla odmiany przejdźmy do fluorowców. Zacznijmy od atomu fluoru. Jego liczba atomowa wynosi 9, a w rdzeniu atomowym znajdują się dwa elektrony. Ładunek efektywny wynosi 7. Podobnie będzie z atomem chloru. Jego ładunek efektywny również wynosi 7. Liczba porządkowa wynosi tutaj 17 a efekt ekranowania wynosi 2 plus 8, bo tyle elektronów znajduje się na poszczególnych powłokach rdzenia atomowego. Jak przejdziemy do gazów szlachetnych, to ładunek efektywny atomu helu wynosi 2. Praktycznie nie występuje tu efekt ekranowania, ale już dla atomu neonu ładunek efektywny wynosi 10 minus 2 elektrony rdzenia, co daje 8. Jeśli odrębnie przeanalizujesz atom każdego z gazów szlachetnych, znajdujących się poniżej neonu w układzie okresowym pierwiastków, to ich ładunek efektywny również wynosi około 8. Ogólny trend jest taki, że efektywny ładunek w danym okresie układu okresowego pierwiastków wzrasta wraz ze wzrostem numeru grupy. W danym okresie wraz ze wzrostem numeru grupy wzrasta liczba protonów w jądrze, a nie zmienia się liczba elektronów w rdzeniu atomu. Przez co efektywny ładunek wzrasta. Jak przechodzisz od grupy pierwszej do 18 w danym okresie, to wartość Q1 wzrasta. Wartość Q2 nie zmienia się, a promień atomu maleje. Promień atomu maleje przez wzgląd na to, że nie zmienia się liczba obsadzonych powłok, a zmienia się efektywny ładunek jądra, czyli wzrasta siła przyciągania elektronów przez jądro atomowe. Zgodnie z prawem Coulomb'a, oddziaływanie elektronu walencyjnego z jądrem atomowym wzrasta w danym okresie układu okresowego pierwiastków wraz ze wzrostem numeru grupy. Jak zatem będzie się zmieniało to oddziaływanie elektrostatyczne w danej grupie układu okresowego pierwiastków? Otóż, jak schodzisz w dół grupy, wzrasta liczba obsadzonych powłok elektronowych, przez co elektrony walencyjne znajdują się coraz dalej od jądra atomowego, a tym samym promień atomowy jest coraz większy, przez co siła oddziaływania maleje. Przejdźmy do kolejnego zagadnienia. Zastanówmy się, jak zmienia się w układzie okresowym pierwiastków energia jonizacji. Przypomnę, że pierwsza energia jonizacji jest to minimalna wartość energii, jaka jest niezbędna do usunięcia elektronu, dokładnie jednego z elektronów walencyjnych, co obojętnego atomu. W takim razie, wszędzie tam, gdzie oddziaływania elektrostatyczne, gdzie siły Coulomba są duże, trudno będzie oderwać elektron, a co za tym idzie, energia potrzebna do tego będzie miała dużą wartość. W takich przypadkach będziemy mieć do czynienia z wysoką energią jonizacji. Przed chwilą przedstawiłam ci, że siły Coulomba będą duże tam, gdzie atomy mają małe promienie atomowe. Im większy ładunek efektywny, tym większe są oddziaływania elektrostatyczne i tym mniejszy promień atomowy. Zatem w takich przypadkach będziemy spotykać się ze wzrostem energii jonizacji. Energia jonizacji jest odwrotnie proporcjonalna do długości promienia atomowego. W układzie okresowym pierwiastków najmniejszy promień posiadają pierwiastki w prawym górnym rogu, a zatem tam też będą znajdować się pierwiastki o największej energii jonizacji. Zobacz, tutaj mamy do czynienia z atomem fluoru. Bardzo trudno jest oderwać od niego elektron. Po przekątnej w układzie okresowym pierwiastków znajduje się Franc. Ma on tylko jeden elektron walencyjny na powłoce walencyjnej, która jest stosunkowo mocno oddalona od jądra atomowego. Atom Francu odznacza się dużym promieniem atomowym. Łatwo jest oderwać od atomu Francu elektron walencyjny, przez co energia jonizacji, jaka jest do tego niezbędna, ma małą wartość. Podsumowując, możemy zapisać, że pierwsza energia jonizacji Wzrasta po przekątnej od Francu do fluoru. Przejdźmy do kolejnej wielkości. Zastanówmy się, jak będzie się zmieniać w układzie okresowym pierwiastków powinowactwo elektronowe. Powinowactwo elektronowe jest wielkością poniekąd przeciwną do energii jonizacji, A mianowicie jest to wielkość mówiąca o tym, ile energii powstanie, jeśli do obojętnego atomu przyłączy się elektron. Więc Pierwiastki o wysokim pominowactwie elektronowym bardzo chcą przyłączyć do swoich obojętnych atomów elektron i przejść tym samym w postać anionu. Takie pierwiastki będą odznaczały się wysoką siłą Coulomba pomiędzy elektronami walencyjnymi a jądrem atomowym. Więc będą to pierwiastki o wysokiej wartości efektywnego ładunku. A po drugie będą to pierwiastki o małym promieniu atomowym. Ponownie, tak jak atom fluoru miał wysoką wartość energii jonizacji, tak będzie miał on również duże powinowactwo elektronowe, a franc odwrotnie będzie miał te wartości niskie. Jednak pomiędzy tendencjami energii jonizacji i powinowactwa istnieje pewna różnica. Otóż gazy szlachetne z jednej strony nie chcą oddawać elektronów, przez co będą mieć wysokie wartości energii jonizacji, ale z drugiej strony Dzięki oktetowi na ostatniej zapełnionej powłoce elektronowej nie chcą one również przyjmować elektronów, więc będą one posiadały niskie powinowactwo elektronowe. Szczególnie powiązanym zagadnieniem z powinowactwem elektronowym jest elektrojemność. Elektrojemność to wielkość mówiąca o tym, jak bardzo jądro atomu danego pierwiastka chemicznego przyciąga do siebie elektrony. W takim razie im większe powinowactwo elektronowe, tym większa jest również elektrojemność atomu danego pierwiastka chemicznego.